Ta mi się nie podoba i o to nie chodziło mi. To mi się akurat nie spodobało, bo kurde, wjechał na mnie na pełnej, a ja nie zdążyłem się jakoś obronić. Ten zabójczy wagonik, kurcze pieczone. Niedobry. Ten znak z tą kaczką mnie w ogóle rozwala, no nie? Śmieszny trochę. Tam wypadałoby się dostać, dokładnie tam. Ja to zrobię. O, już mamy ten. Trzeci klejnot, nie zauważyłem. Patrzcie, jakiego George'a tutaj znaleźliśmy ukrytego. Dobrze. Ukryty klejnocik. No to teraz to będziemy musieli tylko modlić się, żebyśmy mieli wszystkie skrzynki zebrane i będzie... Będzie zajebiście. What must I do to prove myself? Mother's name, Sharon. Childhood pet, frog with googly eyes. Favorite food, buttered noodles. But what is that? 99. Właśnie, a wy jakie macie wspomnienia z tymi poziomami na odwrót? Jak graliście w Crasha 4, to podzielcie się w sekcji komentarzy z tymi poziomami. Czy dawaliście sobie jako tako radę, czy również wam sprawiały one problem, te poziomy? No tutaj byłem w sytuacji dosyć niefajnej postawiony, ale trudno się mówi. Żyje się dalej, jak to się mówi. Wiecie, 40 na 273. Mam trochę obawy, że gdzieś coś kurde pominąłem. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Kurwa, serio? Ja pierdolę, jedna skrzynka, czajcie to? Jedna skrzynka! Ja jebę! Ale to jest skurwysyństwo do entej potęgi, nie? Tu jeden, tu dwa, o, spoko, zajebiście. Zmienimy postać sobie. I zaraz zagramy sobie tu na odwrót.
A, tutaj zapomniałem, że ja wbiłem te. Relikt tam wbiłem, nie? Ty, dobrze zauważyłem, tu mam platynowy relikt. Lul, ale zapomniałem, że ja tu wbijałem. A tu jeszcze nie mam. No dobra, no to czekajcie, tylko sobie skórkę zmienię. Jaką tu by sobie skórkę ustawić? A bądźmy od teraz ten Marsupus Erectus. Lecimy na odwrót. To jeszcze ten poziom i następny. I będziemy mieli wszystkie poziomy na odwrót z całej gry zrobione. Tylko oczywiście nie wszystkie będą na 100%, ale przynajmniej duża część jest zrobiona na 100%, więc to tylko już jest formalność. Zostawię sobie to już na wielki finałowy odcinek, ten backtracking oczywiście. I będę mógł się skupić na reliktach. I potem jak zrobię te wszystkie relikty, zrobimy sobie backtracking i lecimy na ostatniego bossa. I kończymy Crash Bandicoot 4, najwyższy czas. Najwyższy czas go skończyć. I alone know all of its secret halls and passages. Like the one behind the portrait of Grandfather that opens when you press on his triangular fossa. But how? Sorki, że ja się tak nie odzywam, ale szczerze trochę myślałem nad tym, co by tu powiedzieć. Bo nie powiem, że czasami się tematy szybko kończą. A też nie będę tego ukrywał, że się chcę trochę skupić, no właśnie. Chcę trochę się skupić, żeby nie było tego, że ja tutaj kurde będę siedział w jednym poziomie po 50 minut. Tego chyba nikt nie chce z nas. A, i minąłem skrzynkę, no. To też trzeba mieć na uwadze. No, tu jeszcze żyćko było, które też ominąłem.
z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. Jest i runda bonusowa, dobrze. Tam chyba widziałem klejnot ten ukryty. Ale oczywiście tak nie robimy, bo tak to słabo będzie. No jest tam, ty, dobrze zauważyłem. No to teraz tutaj ukryte klejnoty to nie są w jakichś skomplikowanych lokacjach. O, można tak zrobić. O Jezu, udało się. Ja pierniczę. Ale kurde, grubo poszło. Nie pamiętałem kompletnie tej rundy bonusowej, dlatego mi tak po chuju szło, brzydko mówiąc. Ale na szczęście się udało teraz, jako tako. Proszę bardzo, ukryty klejnot. Dla osób, które, nie wiem, nie mogły uwierzyć, że tam dostrzegłem ten klejnot, no to właśnie, proszę bardzo. No gra zaliczyła mi, już nie muszę się cofać, ale ja nigdy nie mogę tego zapamiętać, czy gra zalicza, czy nie, więc po prostu dla pewności się zawsze wracam. To nie było fajne. To nie było fajne. To też było zrobione troszeczkę po kiju. Tam chyba nie miałem się dostać, jeżeli chodzi o ten. Jeżeli chodzi o... no wiecie, ten prąd, co mnie kopnął. Tam chyba nie miałem być. Miałem to trochę chyba inaczej zrobić, ale no dobra, trudno się mówi. No to to już kompletnie była żenada pierwszej klasy, co ja zaprezentowałem. Wstyd. Zajebiście. Dobra. What the fuck? Nie no, znam tam akurat scenkę na pamięć. Kto z was pamiętał tę sekcję ręka do góry? Ja ją akurat na pamięć mniej więcej pamiętam. Mniej więcej. Słowo klucz. Słowo klucz dlatego, że no jest tu ciężko trochę, nie będę tego ukrywał.
Słabiutko. O, mamy już ten. Ładnie. Mamy już trzy klejnoty za owoce bumpa. Kurde! Myślałem, że zdążę. Cholera jasna. No serio, jednej skrzynki, naprawdę, znowu. Gdzie jest ta jedna skrzynka, którą zostawiłem? Kuźwa mać. No, typowo. Ja pierdzielę, kurde, to jest żenadix. Myślałem, że będę miał chociaż za jedną skrzyneczkę. W sensie, że będę miał w ogóle za skrzynki, no nie? Ale to jest żenada w opór. Ile w ogóle mamy procent? 98 i 204 klejnoty. Woo, ładnie. To co? Widzę podwójnie, został nam już ostatni poziom. Zobaczymy, jak ten poziom pójdzie. Nie mogę się tego doczekać. I won't let me fail. I mean, fail differently. I mean, oh, crash! No to zaczynamy ten poziom sobie trochę na spokojnie, bym powiedział. Na razie póki co jest spokojnie, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Ten poziom będę musiał zrobić na platynową reliktę. To będzie dopiero wyzwanie. Żeby was nie skłamać, ja to próbuję zrobić już od bardzo dawna, tu platynową reliktę. Ale jakoś nie wychodzi. Ciekawe dlaczego. A, tu w środku było TNT, zajebiście. Mogłem o tym pamiętać. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Dobra. To póki co nie ma nic. Póki co, słowo klucz. Ale to było żałosne. No, zobaczmy, co tu mamy. Trochę to wygląda, jakby tutaj był ukryty ten klejnot, ale jednak go tu nie ma. Dziwne. Prawda? There must be.
be a way for me to reason with me. Ej, tu naprawdę jest ciężko utrzymać się, żeby nie zginąć ani razu, nie? To naprawdę ciężko jest taki wynik utrzymać tutaj, powiem szczerze. Siedem śmierci, kurde. Gdyby to były relikty, no to wiadomo, że trzeba byłoby od zera. A co, kurde, co ty myślałeś, gościu jeden z drugim? Can't I be more reasonable like I am? Okej, dobra. Teraz jesteśmy w tej właściwej sekcji. Mamy tutaj porobione co trzeba. Help! Help! Quit struggling! Don't make me! Help! Anyone! We have an evil doppelganger situation! I'm not a doppelganger! I'm... No, forget it! Help! Here, that'll shut me up! Nie to chciałem zrobić, kompletnie nie to. Ale będę musiał mieć na uwadze to, że możliwe, że gdzieś tutaj będzie ukryty ten klejnot, no nie? Więc trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nie, ale nie w taki sposób, kurde! Tam jest, widzicie go? Ja go zauważyłem. No, widzicie, patrzcie, jak kurde nieźle schowany skurczybyk. Dobra, ale go mamy już zebranego, tak więc teraz tylko wypada zebrać pozostałe klejnoty. Może będziemy mieli za wszystkie skrzynki, to by było fajne. Ale kurde, żyć to co tutaj chyba najwięcej straciłem. Thank you.
Dobra, zajebiście. Ja pierdolę, dlaczego tak? Znowu checkpoint następny? Kurde, gra jest naprawdę łaskawa dla mnie, jeżeli chodzi o checkpointy. Elegancko. Pamiętałem o tym. Kurde no, co jest? Nawet nie zdążyłem wcisnąć, bo już nitro mi jebło, no nie? Ja pierdolę. Elegancko. Kurwa, jebana jedna skrzynka znowu. Jebana jedna skrzynka. Co jest kurwa jego mać z tą jebaną skrzynką? Kontynuuj. No to tutaj dwóch klejnotów, w poprzednim... Muszę aż przeliczyć, ile nam brakuje. To chyba tylko jeden poziom udało nam się zrobić, że tam jednego tylko nam zabrakło klejnocika. Masakra, o Jezu, masakra. 2, 2, 2, 1. No, tak jak myślałem. 99% i 208 klejnotów na 228. Jeszcze tylko 20 nam brakuje. Tak to właśnie się wszystko prezentuje. Gdzie ja w ogóle mam złoty? Aha, tu ja mam złoty, wymiar 11. Na 53 sekund. No to kurwa, trzeba będzie to zrobić. Ale to nie teraz, wiadomo. I wtedy zostaje nam zdemaskowana przyszłość. Ostatni poziom, gdzie czeka nas ostatni boss. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tej sesji. Mam nadzieję, że wam się ona spodobała. Następna sesja już prawdopodobnie będzie ostatnią, dlatego że będziemy tylko szli na ostatniego bossa. I tylko wam pokażę, wiadomo, tam miejsca, gdzie zostawiłem te ukryte klejnoty. Tymczasem dziękuję za uwagę, to by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wam się on podoba. Nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. I nowe osoby zachęcam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż informuję was tam o odcinkach, które wleciały na YouTube, a z jakiegoś powodu na YouTube nie dostaliście powiadomień. A na grupę na Facebooku oraz na Discord się integrujemy ze sobą, informuję was o odcinkach oraz mówię, co tam ciekawego u mnie i tak dalej, i tak dalej. Tak więc po raz ostatni, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Crash Bandicoot 4 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i życzę wam miłego dnia. Ja idę skorzystać z pogody, bo jest u mnie 32 stopnie i nagrywałem to 21 lipca o godzinie 14:32. Eluwina!